Krzysztof Zimnoch wraca po dłuższej przerwie na ring, będzie walczył z Mike'iem Molo. Wiesz może co u Krzyśka i w ogóle jak przygotowania do tej walki u niego? Nie wiem, nie mam z Krzyśkiem kontaktu, ale z tego co wiem, trenuję w Anglii, gdzieś tam widziałem jakieś sparingi z Chisorą. Ma nowego szkoleniowca, twierdzi, że pozytywnie na niego wpływa na rozwój jego kariery. Także jestem ciekaw potyczki z Mike'iem Molo. No nie ukrywam, że Zimnoch jest faworytem. Wiemy, że Szpilka walczył z Molo dwa razy, prawda? Miał tam swoje kłopoty jakieś. To będzie, myślisz, taki korespondencyjny troszkę pojedynek Krzysztofa Zimnocha z Arturem Szpilką? Ciężko powiedzieć. To na pewno dwóch różnych stylów, dwóch różnych walk nie można ze sobą równać. Na pewno kibice będą mieli zagadkę i będą porównywać ich w ten sposób. Tylko pytanie, co przez tą przerwę robił Mike Molo? Nie boksował, to wiemy. Czy trenował, czy nie, tego nie wiemy. W jakiej jest formie? No wszystko się wyjdzie w sobotę. Jeśli Molo będzie w formie, to będzie niebezpieczny. Wiadomo, że gdyby Krzysztof Zimnoch, dajmy na to, znokautował Molo szybko w pierwszej i drugiej rundzie, to oczywiście od razu internet by się zapełnił pytaniami, czy nie jest lepszy od Artura Szpilki. Wiesz o co chodzi, prawda? Myślisz, że to jakoś siedzi w głowie Krzyśka, czy on potrafi się od tego jakby uwolnić, od tej myśli, że trzeba go szybko załatwić, bo wtedy to jest dla mnie jakaś duża szansa? Oj, ciężko mi powiedzieć, to trzeba pytać Krzyśka. Ja nie wiem, nie chcę się wypowiadać. To on najlepiej zna siebie, wie co ma robić i powodzenia. Okej, jak jesteśmy przy okazji jeszcze Artura Szpilki, to porozmawiamy o jego ostatniej walce. Jak ci się podobała? No walka ogólnie była dobra, wykonanie Szpilki do momentu dramatycznego. Aby wrócił na ring i to jakby nie odbiło się jakimś w dużym znaczeniu na jego psychice, bo to jest najważniejsze i przede wszystkim na zdrowiu. Do momentu przerwania naprawdę radził sobie nieźle, aczkolwiek z drugiej strony było widać, że pomimo dobrych momentów Artura dziwnie spokojny był Wilder. Jeśli mam być szczery, to zaimponował mi tutaj swoim spokojem w tym pojedynku, bo nawet jak mu któraś runda nie wyszła, to odnosiłem wrażenie, że on był na tyle pewny siebie, że mówi: OK, ta runda była dla ciebie, ale prędzej czy później będę cię miał, złapię cię jakimś dobrym ciosem. No i to mu się udało, także konsekwencja, spokój. Tutaj należała do Wildera. Dużo Artur jak na kategorię ciężką się rusza. Nie wiem, czy to było dobre, bo jednak traci się energię. I fakt, że to spowodowało, że Wilder był niewygodny dla Wildera. Nie mógł się dostosować do jego stylu. Ale czy w kategorii ciężkiej takim ruszaniem się, nawet nie boksowując, ale utrudnianie przez 12 rund jest w stanie człowiek wytrzymać na tak wysokiej intensywności, czy gdzieś później przy zmęczeniu właśnie wychodzi już ten brak koncentracji, bo jednak zmęczenie daje o sobie. Ciężko mi na to odpowiedzieć, bo Wegner kiedyś zadał takie mi pytanie, czy masz, Mateusz, w swoim stylu coś, co robisz perfekcyjnie i w czym się czujesz najlepiej i przede wszystkim bezpieczny. Że nagle w pewnym momencie walka ci nie układa, możesz ją nie wygrać, ale nie wiem, stajesz za murem berlińskim, nic ci nie grozi. Możesz przegrać, ale nie przegrasz przez knockout. No i na to pytanie musiałby sobie odpowiedzieć Artur, zapewne też wielu innych bokserów, po części też ja. Wiemy, że Artur był niedawno we Wrocławiu z wizytą i że spotkaliście się. Była też między wami jakaś tam zła krew w przeszłości, to chyba już za wami, prawda? Wiadomo, człowiek jest starszy, a jak starszy, to ponoć mądrzejszy, więc do pewnych rzeczy podchodzi zupełnie inaczej, ma więcej dystansu do siebie. Także miło bardzo porozmawialiśmy i pozytywne spotkanie.
Można jednym słowem powiedzieć, że Mateusz Masternak jest teraz kibicem Artura Szpilki. Tak, można tak powiedzieć.